Dzień dobry. Dzisiaj kolejne pytanie. Czy Pan Jezus Chrystus poniósł moje grzechy? Odpowiadając na to pytanie, czy Pan Jezus Chrystus poniósł Twoje grzechy, muszę odpowiedzieć, że to zależy. To zależy. Od czego to zależy? To zależy od tego, czy uwierzyłeś Tak, to zależy od tego, czy uwierzyłeś Bogu ku usprawiedliwieniu. Czy uwierzyłeś Panu Jezusowi Chrystusowi i przez wiarę przyszedłeś do Niego z wyznaniem swoich grzechów. Jeśli upamiętawszy się, uznałeś się przed Bogiem za grzesznika, potrzebującego Jego ratunku i przyjąłeś Go jako swojego Zbawcę, to wówczas odpowiedź brzmi tak. Jeżeli tego u Ciebie nie było, to odpowiedź brzmi nie. Mam nadzieję, że w Twoim przypadku jest to tak, a jeśli jeszcze nie jest tak, to że jak najszybciej doprowadzisz do tego, że będzie to tak. Jezus niósł nasze grzechy na drzewie. To znaczy grzechy wierzących, bo tak uczy nas pierwszy list Piotra, drugi rozdział, 24 werset. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, 24 werset. Który grzechy nasze sam niósł na ciele swoim na drzewie, abyśmy obumarszy grzechom żyli dla sprawiedliwości, a przez sińce, którego wyście uleczeni. Pierwszy list Piotra 2,24. Biblia nigdy nie mówi, że On poniósł grzechy wszystkich, ale że poniósł grzechy wielu. Mowa o liczebności tych, których grzechy Pan Jezus Chrystus poniósł na drzewie krzyża. Warto tu przeczytać Izajasza 53,12. Izajasza 53 rozdział, 12 werset. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Zatem odpowiadając na pytanie, czy Pan Jezus Chrystus poniósł Twoje grzechy, czy Pan Jezus Chrystus poniósł moje grzechy, to odpowiedź jest zależna od tego, czy uwierzyłeś Panu Jezusowi Chrystusowi. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć.